Piątkowa sesja na warszawskiej giełdzie zaczęła się umiarkowanie optymistycznie i niewiele wskazywało na to, że możemy mieć do czynienia z jakimikolwiek niespodziankami. Indeks największych spółek zyskiwał na otwarciu 0,8%, a WIG rósł o prawie 0,5%. Wskaźniki małych i średnich spółek początkowo nieznacznie traciły na wartości, ale i w ich przypadku wkrótce sytuacja się poprawiła. Dobre nastroje zawdzięczaliśmy głównie mocno zyskującym walorom KGHM, a w ciągu dnia dołączyły do nich także papiery Lotosu. W późniejszej części sesji bardzo dobrze zachowywały się również akcje banków. Po publikacji danych dotyczących dynamiki amerykańskiej gospodarki okazało się, że w czwartym kwartale wzrosła ona o prawie 6%. Skala wzrostów na naszym parkiecie wyraźnie się zwiększyła. Końcówka sesji była dość nerwowa, gdy okazało się, że reakcja inwestorów na Wall Street na te dane dotyczące gospodarki nie była zbyt entuzjastyczna. Jednak ostatecznie indeks naszych największych spółek wzrósł o 3%, a WIG zyskał 2%. To w dużej mierze zasługa zaskakującego ataku byków w trakcie końcowego fixingu. Tak więc tydzień kończy się bardzo optymistycznym akcentem dla posiadaczy akcji, ale też trzeba zauważyć, że właśnie kończący się luty był jednym z najgorszych miesięcy w czasie całej trwającej już rok fali wzrostów. W lutym w skali całego miesiąca indeks naszych największych spółek stracił 5%, a WIG zniżkował o prawie 3,5%. Roman Przasnyski, główny analityk Gold Finance.